Hej wszystkim, tu Glitch i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z MSP. I już chyba na samym starcie odcinka widzicie, że coś się u mnie zmieniło. Mianowicie mój styl na MSP znowu się zmienił i chyba zmieni się jeszcze 5 razy, tak podejrzewam, ale mniejsza. Wiecie, stwierdziłem, że skoro mamy te koronaferie, chociaż będę szczery, ani troszkę nie lubię tego określenia, ale go użyłem, więc nie pijcie mnie proszę. To chcę ten czas wykorzystać troszkę inaczej niż tylko na szukanie odpowiedzi z matmy w internecie. W ogóle taki fun fact. Moja nauczycielka od matmy zrobiła wczoraj sprawdzian i na oddanie tego sprawdzianu dała nam godzinę. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że moja szkoła nie ma Librusa i nie ma żadnego dziennika, więc jak oni chcą to nam wystawić, to nie wiem. Kiedy byłem troszkę młodszy, nie wiem, może około 15, 16, 17 lat, a teraz mam prawie 19, mega, ale to mega tkwiłem w pisaniu wierszy. Gdzie teraz pewnie gdyby na nie spojrzał, to bym dostał cringe'u i bym się zabił, ale pisałem wiersze. I wiecie, stwierdziłem w sumie, że skoro pisałem wiersze kiedyś, to może tak normalnie, może jeszcze mam tą smykałkę do tego? Być może. Ale potrzebuję inspiracji. Więc stwierdziłem, że napiszę wiersz z waszych wiadomości na MSP. Czy będzie to bardzo cringe'owe? Oczywiście. Czy to w ogóle nie wyjdzie? Jasne. Czy ten wiersz w ogóle będzie się rymował? Nie, i w sumie nie musi, bo wiersze nie muszą się rymować. Mogą być po prostu zwykłe i czyste. Chyba tak to się nazywało. Hey Siri. I'm listening. Jezu, jestem łobny, przecież ona nie wie, co to są białe wiersze po polsku. Jestem taki Okej, więc teraz wejdę do wiadomości i spróbuję coś tutaj utworzyć. Chcę wybrać jakieś losowe wiadomości, więc może zamknę oczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I wybieram tą wiadomość. Gorzej nie mogłem trafić, prawda? Okej, wezmę kartkę. I zapiszę wszystko, co wylosuję. Co tu się stało? Co tu się odwaliło? Znowu zamykam oczy i losuję tą wiadomość, która się... O! Pomijmy to. Kolejne słowo to będzie czołem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i ta wiadomość. Okej, tu jest cała wiadomość i szczerze nie wiem nie odpowiedzi na to pytanie, ponieważ pokój dla mnie robił mój znajomy, więc przepraszam. Może wybiorę słowo okno. Mamy hej XD, czołem okno. I wylosuję jeszcze może jakieś dwa słowa, na przykład. Jezu, pierwsza połowa u mnie wiadomości to jest hej XD, hej, dostaniesz prezent, hej, autograf. Okej, niech będzie wiadomość, odpisałeś. Jeżeli w tle słychać jakieś bulkotanie, to sorry, to właśnie mój żołądek prosi o jedzenie, a go ignoruje, więc... Odpisałeś. Dobra. Hej XD, czołem okno, odpisałeś. Jeszcze jedno albo dwa. Okej, zamknę oczy i będę szukał dalej, bo tutaj ja muszę znaleźć jakieś dobre słowo. Z góry dzięki. Może usunę słowo dzięki, wezmę z góry. To będzie chyba nawet okej. Co? I mogę go zaprosić. Wezmę słowo miłośnik. Ale w sumie piątek wieczorem, że ją kocha, to jest okej, to jest dobre zdanie, to może być. Wieczorem, że ją kocha. Okej. Teraz mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć słów i jedno zdanie już, więc postaram się z tego coś zrobić. Czy coś z tego wyjdzie? Pewnie nie. Czy będzie to cringe'owe? Żyjemy w community MSP, to wszystko jest cringe'owe. Okej, więc wrócę do was, kiedy coś wymyślę. Okej, już jestem i napisanie tego całego poematu zajęło mi około 5 minut, więc myślałem, że będzie gorzej z tym, ale jednak okej, udało mi się. I od razu mówię, że ten wiersz, pseudowiersz, jest cringe'owy. I najważniejsze w cringe'u jest to, żeby wiedzieć, że ten cringe jest cringe'em. I że jesteście cringe'owi, kiedy to mówicie. Więc ostrzegam, że jeżeli ktoś myślał, że to będzie och, ach, piękny poemat, co z wami nie tak. Ale okej, mniejsza. Pora go przeczytać. To będzie mega złe. Okazało się, że jednego słowa nie wykorzystałem. I było to właśnie HXD, bo to psuje trochę. Oraz kilka słów ma zmienioną formę, ponieważ to by nie pasowało, czy coś w tym stylu. Mniejsza, zaczniemy to czytać, bo zaraz tu umrę. Patrzę z góry przez okno, w piątkowy wieczór i... Ja tak nie mogę rzeczyć. Czekajcie, ja wiem, kto wam to może przeczytać. Myślę, że zrobi on to na pewno lepiej niż ja. To jest pewne. Dawajmy. Patrzę z góry przez okno w piątkowy wieczór lipcowy. Nadzieję mam w sercu swym. Myślę o tym, czy mi odpisać.
napisałeś, a w moim sercu pustka tkwi w piątkowy wieczór, tuż przed całkowitą nocą czekam i słucham. Niecierpliwie na moim czole zmarszczki ukryte zmęczone ciało, potem pokryte miłości pragnie i akceptacji. Tu nagle słyszę, że odpisałeś serce, nagle przyspiesza swe bicie miłością przepełnione, sprawdzam. Wiadomość, a tam napisane, w piątkowy wieczór powiedz, że ją kocham. Co to kurwa jest? Tak prezentuje się mój piękny poemat. Mam nadzieję, i nie wiem czemu chciałem powiedzieć to po angielsku, mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Jeżeli w ogóle dostaniecie dzwoneczek o tym filmiku i mnie subskrybujecie, to dajcie, znaczy, jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę pod tym filmikiem, skomentujcie go, napiszcie mi, czy chcielibyście jeszcze taki odcinek w przyszłości. Może zrobię coś bardziej poważnego i normalnego. Na przykład napiszcie wiele z waszych wpisów do mojej księgi kości. Dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale wkrótce. Subskrybuj, lajkuj, komentuj, do niczego nie zmuszam, albo w sumie i zmuszam. To tyle, na razie, papa. Tu miało być outro z fajną muzyką, ale Disney mi tą piosenkę blokuje. Mimo tego, że nawalam na nią mnóstwo efektów i zniekształcam, to wciąż dają mi prawa autorskie. Więc... chcę wierzyć...